Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry Need for Speed Heat. Jeśli podoba wam się ta seria, zostawcie łapę w górę. Jeśli uzbieramy 1000 łapek w górę, to nic się nie stanie. Jeśli uzbieramy 2000, to też nic się nie stanie. Ale jeśli uzbieramy 3000 łapek w górę, to zupełnie nic się nie stanie. Poza tym, że ja będę po prostu miał większe zasięgi dzięki wam. Także polecam. Dobra, jedziemy. Pojedziemy sobie, już wam mówię, co będziemy robić dzisiaj. Trzymajcie się, usiądźcie wygodnie, weźcie coś do picia, coś do jedzenia, bo będziemy sobie robić teraz misje fabularne, ale zanim to zdobędziemy troszeczkę pieniędzy, żeby ulepszyć moją starą M3 E46 GTR, zrobioną na GTR-ka. Wiecie po co? Potrzebuję tylko troszeczkę kasy, żeby tego GTR-ka zrobić sobie z silnikiem V8 4-litrowym. I w tym GTR-ku on będzie brzmiał fantastycznie. Potrzebuję odrobinkę tylko kasy do tego, więc zrobię sobie to wyzwanko za 23 tysiące dolarów. Jestem porobiony, ja już mam BMW-kę taką, że szok. Też ten Mercy jest naprawdę zajebisty, strasznie lubię go. To BMW na 4-litrowym silniku prawdopodobnie będzie brzmieć jeszcze lepiej. Czujecie to? Naprawdę. Jestem bardzo blisko chaty, tutaj było sobie jakieś wyzwanko, to wziąłem na szybko. Dojedziemy to i dokończymy sobie BMW, nie? Dobra, już mamy metę, zobaczcie. Szybka kasa, 23 tysiące. Dzień dobry. Elegancko, nie? Kogoś tam pokonałem. Później mi się jakiś nowy przeciwnik tutaj pojawi, ale o 16 sekund, nie? Furko. Proszę bardzo. Dostałem chyba nawet jakąś... A, właśnie, ponieważ mam wersję Deluxe, no to dostaję chyba tam 5% bonusu do wszystkiego, do reputacji i do hajsu też, nie? Tu mamy jakieś graffiti. To graffiti też możemy podczas wyścigu zbierać, jak ktoś tam szybko potrafi klikać, to da radę to pozbierać. Tu mamy strefę prędkości, to olewamy. Tutaj znowu jakiś ten... Poczekaj, ile mamy? 130 tysięcy, to chodźmy jeszcze sobie tą próbę czasową zrobimy. Po ile ona jest? O, 22 tysiące, tam żeby coś ulepszyć w tej BMW dodatkowo, nie? Warto. Warto sobie trochę hajsu uzbierać. Mam te furki z wersji Deluxe, ale niestety ich... Znaczy można je sprzedać, ale za 0 dolarów, nie? Dobra. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Czasami się trafiają tu mocni przeciwnicy, ale przeważnie są na tyle słabi, że daje się ich bez problemu pokonać. No, raczej nie będę miał problemu, żeby pokonać tamtą furkę. Ja już miałem tak, nie, że kilku przeciwników sobie pokonałem, dobrało mi jakichś mocniejszych i nagle patrzę Lambo, tak? A ja jadę jakimś tam starym złomem. Właśnie, jeszcze nie miałem wyścigów offroadowych. Ciekawe, jak one będą wyglądały. Czyli gdzie tu jechać? Aha, prosto, dobra. No i proszę bardzo, 90%. I zaraz mi tutaj skoczy kasiorka. Hops. Hops. I jesteśmy. No i nie wiem, tyle na wystarczy. Prawdę mówiąc, ja tylko cokolwiek chcę do tej BMW włożyć, żeby tam sobie jeździła i tyle, i będę zadowolony. Kurde. Trochę ostatnio żeśmy poziomów pobijali, więc teraz wypadałoby trochę fabułę popchnąć do przodu, no nie? 42 tysiące łącznie zdobyłem, także naprawdę na tych wyzwaniach tutaj opłaca się jeździć, tak? Teraz mi pewnie przydzieli jakiegoś innego gracza. I będę mógł zdobyć sobie 22 tysiące, także praktycznie w kółko można to jeździć i kasa cały czas będzie, ale kasy nie warto gromadzić tutaj w grze, wiecie dlaczego? Bo kasę może nam zabrać policja, jeśli nas złapie. To jest problem. Dobra, wskakujemy do garażu, tunigujemy BMW-kę. I proszę bardzo, osiągi i robimy swapa. Nie na rzędową szóstkę, tylko na V8-ka. V8-ka brzmi...
Dobra, a co się stanie z częściami z poprzedniego silnika? Ja je na wszelki wypadek wyciągnę. O ile się da. Nawet nie mogę. No to ciekawe. A, mogę. Na wszelki wypadek powyciągam. Dobra, hops, osiągi i wkładamy. Dzień dobry. Teraz wkładamy Pro Plus. No ciekawe, że wał korbowy możemy przełożyć tutaj nawet z silnika rzędowego w V8. Oh yeah! Teraz to tak. Piękniusia, dobra, co my tu możemy jeszcze ulepszyć? No teraz tutaj dużo ulepszeń mogę dokupić. Samochód jest na niskim poziomie jeszcze, ale ten dźwięk. Oh yeah. Teraz to w końcu brzmi jak trzeba, nie? Czekaj, wydech. Posłuchajmy tego. Ho, 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 ho. Człowieku, doskonale. Tutaj chyba nie chcemy kół pochylać, no nie? Zostawimy tak jak jest. Winyle zostawiam. Może w sumie, skoro zmieniliśmy wygląd, znaczy wygląd, moc samochodu, warto by było może chociaż ten lakier zmienić. Chociaż mi się bardzo podoba, powiem wam, jest fajny. Ładnie wygląda w tej czerwieni. Jednolity Spektrum. Tego koloru jakoś nie widzę za bardzo. Spróbujmy jednolity, ale coś ciekawszego tu zrobić. Niebieski. No czerwony jest najszybszy, nie? Dobra. Dodajmy sobie jeszcze jakiś dekal na dachu. Pasy to nie. A, to szyba jest. Czekaj, czekaj, wiem co zrobimy. Dajmy sobie tutaj jakiś napisek. Na przykład dajmy sobie coś takiego długiego. O, coś jak to. O, nie można tak zrobić. Musiałbym zakrzywione mieć. Niedobrze. Czekaj. Jakieś takie ciekawe napisy może bym tutaj wymyślił. Myślę, co by tutaj dać do tej fury. Cyk. No dobra, coś takiego. Tam napisy przy szybie, przy słupku Adam od razu. I może taki jakiś większy napis, a tutaj, no bo jakoś tak dziwnie nakłada się na tą szybę, prawda? Trochę mi się to nie podoba, nie można go rozciągnąć. Chyba, że tak. Damy. A to brzydko wygląda, nie? No bo nie jest to proste, jest krzywo, strasznie. A to jest taki mały... Co by tu wymyśleć? No i dobrze, zrobiłem sobie coś takiego. Wiem, że bardzo może ograniczyłem widok kierowcy.
Od środka nie widać tego, więc... spoko, no, może być chyba jest dobrze. Raz z boku może sobie dodajmy coś. Ja tutaj podblokowywałem sobie takie naklejki ze świata. Tak te graffiti różne takie śmieszne, nie? Nie patrzyłem jeszcze co to jest, więc możemy chyba... co szybę z boku? Nie no, bez przesady, no. Dajmy coś takiego. Ops. Cyk. Możemy tu kolor zmienić tego w ogóle? Nie, nie można zmienić koloru. Okej. Okay. No i tu możemy jeszcze na przykład dodać jakieś takie różne rzeczy. Co my tu mamy? Sticker makes me go faster. To jest taki napis, jego słabo co widać. Okej. Okay. Możemy sobie dać tutaj na przykład. Ops. I co? I możemy dać jeszcze coś tutaj z przodu na maskę? Poczekaj, wiem co. A właśnie, a można na lampy coś dać? Bo ja tam widziałem, że jakiś samochód miał jakiś napis. Jak tutaj na te lampy? Zobaczcie, nie można, nie? Czekaj, a może... może jest tutaj kropka, żeby dodać na lampy? Nie ma chyba. Ktoś tam widziałem, że miał, nie? Także... fajnie by było. Przednia szyba, góra. Możemy dać sobie na przykład... kurde, mi się ta laska tutaj podoba. Mamy naklejki z Pro Streeta, No Limits. Tak, wiecie, nie chcę robić jakiegoś poważnego malowania. Chcę, żeby to miało łatwy skład, ale no, tak z jajem trochę. Boże, to jest gra w końcu. A nie, że to, jesteśmy tacy poważni, robimy poważne malowania, to jest sztuka! To jest sztuka! Kurde. Follow me. Można zmienić tego kolor? Nie. Dobra, i wiecie co? Brakuje mi tu jeszcze jednej rzeczy. Wiecie, nie można tutaj nakładać naklejek na cały samochód. Dajmy coś takiego może... coś w tym stylu może. Hup. Dajmy to na górę. Pyk. Kolorek. Jaki kolorek? Czarny wzorek, kolorek. No i gitarka. Do tego sobie weźmiemy na przykład jakieś otarcia. No kurde, jeździmy cały czas tą furą, nie? Hops, hops. Żeśmy poobcierali. Hops. Nie wygląda, nie? Otarcie takie słabe. Nie wygląda to dobrze. Mamy tutaj w ogóle naklejki z Undergrounda nawet. Jakby ktoś chciał zrobić swój samochód ze starych części. Kurde. Nie ma lipy. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Stłuczona szyba. Tutaj może z tyłu. Z tyłu dajmy stłuczoną szybę. Stłuczona szyba. Szkoda tylko, że trzeba tak długo przewijać te naklejki. Mogliby zrobić, żeby można było jako... O, co to jeszcze? Właśnie, nie przeglądałem wszystkich tych tutaj. Trochę ich jest, nie? Dosyć ciekawe są. Może coś takiego? Na szybę. I... tak nie? Nie wiem, tak sobie coś tutaj kombinuję. Czekaj, weźmy, zmniejszmy to, pyk. Ale poszerzmy, czekaj, o, właśnie tak. Jej, trochę się rozpikselowało, cholera. Nie widać tego wcale. Nie wiem, tak sobie tutaj kombinuję jakieś różne rzeczy. Dzisiaj sobie zrobiłem coś takiego, dodałem parę nowych naklejek. Jest gitara, no. Jeszcze coś tam będę pewnie wymyślał. Lakier sobie zmieniłem. No i najważniejsze, zmieniłem silnik, kurde. Dawaj, nowy zapis, pyk. Jak będę chciał, zawsze mogę powrócić do tamtego wyglądu, gdyby coś. Pewnie tutaj dużo osób już zrobiło, oczywiście, z Most Wanted. Naklejki, tak? That's temple for car jokes. For our player. What?
Też na szybie napisał. Okej, okay, a jest jakieś czyste? Jest. Tylko, że ktoś oczywiście się podpisuje, nie? Jak ktoś sobie robi te malowanko. Jest tutaj inne jakieś z takimi błyszczącymi naklejkami. O, już dużo osób porobiło, nie? Bo jest ten wczesny dostęp. Już za 30 zł możesz sobie kupić dostęp do Need for Speed'a i grać, tak? Dobra, żeśmy trochę tutaj porobili tej furki. A to co to jest? Wow. Ciekawe, ej, nawet całkiem spoko. Dziwne, ale może być. Dobra, to zrobiliśmy, to zrobiliśmy. Furka, no, jest dużo słabsza niż mój Mercedes póki co. Nie mamy kasy, żeby tutaj dużo poulepszać, tak? Co tutaj można by było ulepszyć? No weźmy sobie ECU na przykład. No to nam strasznie polepszy osiągi samochodu i trochę sobie w dzień pojeździmy, nie? Chłodzenie też nam trochę polepszy. Wał krobowy. A czekaj, ja może mam coś w ekwipunku? Takiego lepszego? Chyba nie. Chyba nie mam. Chyba nie. No. Opony wyścigowe tu mam w ogóle. Dajmy sobie pokazowe może, co? Pokazowymi mi się fajnie jeździ. Ale dobra, na razie zostały tu wyścigowe, zobaczymy. Zobaczymy, w Mercedesie mi się fajnie jeździ pokazówkami. No dobra, co? Gitarka, idziemy sobie w dzień pojeździć trochę. Bo zarabiamy kasy, bo trzeba tą BMW też ulepszyć. Ja też chcę mieć ją, wiecie, porobioną, nie? Kurde, oczywiście, że tak. No a wiecie, jak sobie pokupujemy więcej części, to później mogę je wsadzić sobie do Focusa, te, które wyciągnę z tego samochodu. A Focus jest do driftowania i no tam nawet jak teraz mam mało mocy, to po prostu daję sobie radę, nie? No i słuchajcie, jak to brzmi, kurde. Wspaniała sprawa, kurde. Czekałem na ten silnik bardzo długo. Ja pierniczę. No nie brzmi jak BMW z Most Wanted'a, tak? Ale czy to kurde ważne? Dajmy już spokój z tym Most Wanted'em. Boże, musi być wszystko tak jak z tamtej gry? Niesamowite, człowieku. Piękna sprawa. Dobra, jesteśmy na fabule. Dostępne w nocy. To jak? Mam odpowiedni samochód. Dobra. Lecimy w nocy. Wow, jak to brzmi. Do Focusa też włożę ten silnik. Kurde, oczywiście, że tak. Jasne. To jest w sumie fajne w tym Need for Speedzie, że te furki dosyć trudno jest zdobyć. I stunigować je na maksa. Dodaje to taki klimat, że faktycznie musisz się z tą furką, wiesz, musisz wybrać, który samochód będzie tym takim twoim, nie? To jest super. No to tu jesteśmy. Dobra. Jak nam dobrze pójdzie, Liga musi dać nam szansę. Dobra. Dawaj BMW, jedziemy. Pomożesz mnie. Dzięki. Dopiero co go wsadziłem. Do widzenia państwo. To się nazywa bryka. Tak jest, dzięki. Laską się podoba moja nowa BMW-ka. W końcu BMW-ka. O, będziemy musieli dać tutaj opony pokazowe, bo te wyścigowe nie są takie aż super fajne. Chociaż samochód dużo lepiej skręca, nie? No, skręcać fajnie skręca. I tu mamy to 3-kilowe nitro, więc raz wciskasz.
Jak to brzmi? Hej, nie uwierzysz, co mi się udało tu znaleźć. Zwolnij, to ci pokażę. No niestety wywaliło mnie z gry. Kurde. I musiałem uruchomić od nowa. Chyba mamy towarzystwo. Ale już wszystko powinno działać dobrze. Lecimy, tak. Tam była taka jakaś strefa chyba. Coś źle zrobiłem? Znowu ją? A wiecie, kogo to jest samochód? To jest samochód Lukasa. Zatrzymasz się, czy mam zrobić to za ciebie? Zmywam się! Przejadę w poprzek trasy! A co z wyścigiem? To koniec! Ten giniarz nie odpuszcza! Możesz mi pomóc? Yep. Pewnie, jesteśmy ekipą. Dobra, to będzie ciekawe w sumie. Zobaczymy ten wyścig! Wszyscy rozjechać się! Oho. Dobra, musimy chyba pomóc naszej lasce i rozwalić Showa. Czy on zrobi show? Chodź tutaj. Chyba nie wyraziłem się jasno. Zatrzymaj wóz! Nikt nie zabierze tej fury! Yep. Zapraszam pana. Woo, dobry jest. Wycofaj się! Życzenie auta taty nie było dobrym pomysłem. To jest jej tata. To było mocne uderzenie. Zatrzymaj się! Potraktuję cię łagodnie, obiecuję. Nie mogę znowu utknąć bez wozu. Wiemy go, kurde. Twardy to on jest, trzeba przyznać. Im dłużej to trwa, tym bardziej masz przesradę. Nie każ mi ufać. Ups. Gdybym wiedział, że będzie taka misja, to bym sobie jakiegoś raptora wziął. To auto ma już twoje lata. Jak się wytłumaczy z tego? Dzięki! Prawie było po mnie! To wszystko się mocno. Officer Show został uruchomiony. Sam nie pojedzie. Czas na nas. Muszę wrócić do garażu. Spotkajmy się jak najszybciej na miejscu. Dobra, teraz musimy za... Nie będą gonić, tak? Okej. To ona, tutaj. Słuchaj, gdzie jest nasz garaż? Tutaj. To jadę do garażu, bo to chyba odchodzi, nie? Ja pierniczę, ale mnie jara ta BMW teraz, ten dźwięk. A taki sam silnik możemy wsadzić też do Focusa, to jest ciekawe. Jak tamten będzie grzał. Nawet na 4 koła, drifting, człowieku. Ale to ja jeszcze nie zakończyłem pościgu. Jak to? To wyglądało dziwnie. Jak ona dba tak od samochód taty, no hello. Jesus, co to było? No dobra, zobaczymy, o co tutaj chodzi.
I tak. Walka oddziału pościgowego z rosnącą liczbą kierowców wyścigów ulicznych sięgnęła ubiegłej nocy zenitu. Mieszkańcy miasta ujrzeli niecodzienny widok. Setki banknotów wypełniły nocne niebo, zmuszając oddział pościgowy do postawienia sobie trudnych pytań. O! To, co się wydarzyło, było zaplanowane. To jest próba oczernienia mojej jednostki. A! Jesteśmy skuteczni. Nice. To mu się chyba nie podoba, nie? W sumie on taki młody jak na tatuśka. Ale jak już się rozpędzi, stary, dopieprzony potwór. Jesteś wściekły. Myślisz? Słuchaj, powinnam ci powiedzieć, No raczej, że powinnaś. Nie miałaś prawa tego robić, Anna. Rozumiesz? Wzięła bez pytania furę. Nie. On był też moim ojcem, wiesz? Cześć. To jej brat jest. O. A gdybyś zapomniał, auto miało służyć do ścigania. To ma być ściganie? Było, póki nie zjawił się ten gliniarz. Robisz to, co robisz. I co? Oni zjawiają się zawsze. Naprawdę chcesz sobie zrujnować życie? No właśnie. Chcesz w końcu coś w życiu osiągnąć. W sumie to jest ciekawe. I idzie mi naprawdę dość dobrze. Dobrze. To jest dobrze? Auto wygląda, jakby rozwalił je jakiś debil. Jakiś debil bez mózgu. Bardzo ci dziękuję. Nie muszę słuchać wywodów łamagi, który boi się wsiąść za kółko. Ścigamy się! Zadzwoń, jak sobie przypomnisz. Ale bitches, przecież on to musi teraz poskładać, no hello! Szacunek dla mechanika, gdzie jest? Gdyby nie on, to ona by nie jeździła, no przecież to jest jej mechanik. Już wiem, co czuł mój staruszek. Kurde, bierz sobie którąś z moich furek, nie wiem, Mitsubishi, Corvette, Mercedesa. Pomóc jak... Mam cały garaż. Pomoc się przyda. Potrzebuję części. No, trzeba zbudować samochód nowa. Ale ludzie są w stanie z całkowitego spalonego samochodu zrobić ładny samochód. No myślę, że i tu nie będzie problemu. Dobra, właśnie. Mieszka nadal jest w rozsypce. Daj znać, jak będziesz mieć te maskownice. Maskownice? Jaką maskownicę? Co on tam chce? Wyzwania wyścigowe. Dobra. Idziemy sobie w dzień trochę pojeździć. Czekaj, bo tam gościu coś chciał nas, od nas w nocy. Ale muszę mieć hajsy, Jezu. Chcę pojeździć trochę tą BM-ką, ona jest świetna, kurde. Pościgamy się, zobaczymy na co ją stać. Coś tam ją sobie teraz ulepszyłem, wsadziłem jakąś tam część, no ale wiecie, to jeszcze nie jest to. To jeszcze, kurde, nie jest to. Dobra. Ile mamy tu punktów? 271, no to... Coś tam chyba możemy pojeździć. Tu mamy jakąś nowość. O! 260 za 26 tysięcy. Człowieku. O, musimy po jakąś maskownicę skoczyć. Możesz tam podjechać i przekonać? Żaden problem. Dzięki. A, no i warto wiedzieć, że nie lubią zbytnio korzystać z dróg. Lekko podrasowałem auto i posłałem je tam. Nie musisz okay. Okej. Moje auto? Nie wiem, dobra, najpierw ja chcę przejechać wyścig jakiś. Jak to ciśnie, już jest coraz lepsza ta furka. Po zmianie silnika to jest torpeda, człowieku. Wow. Nowe życie.
super skręca też na tych oponkach wyścigowych, tylko z driftem wiadomo gorzej, nie? Dobra, zobaczymy jak będziemy sobie radzić w wyścigu. Oh yeah! Finansowany z 500+, tylko Luzek ma taki wóz. I let's go! Tak, kamerujcie moją furę. Dobra, jeszcze jest ta fajna bębka, co koło mnie wystartowała. Ona chyba w standardzie też ma silnik V8 i ten 4-litrowy, także fajnie by było mieć, nie? Wow. No, lepiej nie driftować, lepiej tam przyhamować i wziąć na tym. Faktycznie, zobaczcie, trochę za późno te tekstury się doczytują, nie? Już jestem tutaj w tym miejscu, już się przejechałem, a tekstury wysokiej jakości jeszcze się nie doczytały. Faktycznie będzie trzeba tą grę przekopiować na jakiś inny dysk, szybszy. Dobra, na razie druga pozycja. Ten w ogóle jedzie, tak? Zobaczcie. Całkowicie przyczepny jest, nie? Właśnie, wiecie co muszę zrobić? Bo w Need for Speedzie wszyscy tuningują te samochody. Robią ten tuning wizualny, no i oczywiście jakiś tam tuning mechaniczny maksymalny, nie? Ja sobie zrobię jeden taki samochód. Całkowicie stokowy będzie, bez żadnego tam, żadnych zderzaków dodatkowych, innych takich rzeczy. I będzie, jedyne co będzie miało porobione, to moc, będzie jakoś tam maksymalnie porobiony, nie? Na przykład jakiegoś garbusa czy coś. Pomyślcie sobie wtedy, nie? Ale z wyglądu będzie wyglądał całkowicie normalnie, nic nadzwyczajnego. O, żadnego malowania, nic. Nie? Bo w Need for Speedzie fajne jest to, że nie musisz instalować żadnych spoilerów, żadnego zderzaka, żadnego poszerzenia. Ważne są tylko części te mechaniczne, tak? Które ulepszają osiągi. I samochód będzie się prowadził tak samo, jakby miał to wszystko zainstalowane. Poszerzenie, dystanse, cokolwiek, tak? Oczywiście tak jest bardziej cool, jak mamy wszystko potunigowane, nie? No ale... Jak to brzmi! Coś pięknego! Jezu! Nie mogę się nasłuchać! Brzmi lepiej niż ten Mercedes GT, którego mam! Masakra, pięknie! Pierwsze miejsce, proszę bardzo, 26 tysięcy, dziękuję! Teraz zobaczymy sobie, jak z tą maskownicą, którą tam można było zdobyć, nie? O co tam chodzi? Powinno powiedzieć to zaznaczone na mapie, chyba. Tak, Lukas, to jest ten ziomek. 19 tysięcy tu dostanę. Możemy się tu szybko przenieść. Hops. Przyjaciel w potrzebie. Cyk. Jest sobie taka misja. Ładnie wygląda ta pogoda, kurde, naprawdę super to zrobili. Ej, ale tu mamy offroadzik, więc... Mogę zmienić furę. Przydałoby się w sumie zmienić furkę. Tylko na co? Ja tu nie mam żadnego offroadu. Nie, ale może coś takiego, co lepiej jeździ pod... Nic nie mam pod teren. Trzeba zrobić coś w końcu pod teren, kurde. Może Mitsubishi? Spróbuję. Za niski poziom mam, kurde. A jestem w jakiejś grupie? No nie wiem, no Mitsubishi się nie zgadza tutaj. Tutaj, dawaj tego Mercedesa, on taki całkiem spoko jest, tylko że typowo pod asfalt, no nie wiem, zobaczę, może się uda. Muszę mieć jakiegoś offroadowca. Tu chyba się zaczną wyścigi właśnie na offroadzie, nie jestem pewny. Zobaczymy. A, dobra. Czy Lukas rozmawiał z tobą o maskownicy do Camaro? Jakie Subaru. Na zbyt długo wypadł z gry. Ja zawsze uważam, z kim robię interes. Mogę zmienić twoje zdanie? Jestem. Najpierw mnie pokonaj. Ooo! Dobra.
Czyli mamy jakąś furkę do offroadu po prostu. Mogę wziąć tą, zostawić tą BMW, by mi i tak dali nową, nie? Dobra, sprawdzam. Kurde, jak podwyższony. Jezu. No zobaczymy, jak się jeździ na offroadzie. To pierwszy raz mój w sumie. I co by tutaj zrobić na offroad? No trzeba nową furę kupić w takim razie. Obyśmy mam więcej do zaoferowania niż ten niemrawy mechanik. Ops. Okej. Myślę, że podobnie jak w paybacku. Chociaż nie no. Zaraz, trochę więcej pojeździmy i zobaczymy, no. Na pewno furki tutaj lepiej skręcają. Ops. Czy zrobić Subaru? Zobaczcie, jak to wygląda. Podwyższone totalnie. Nie pasuje mi ten samochód. Ale też nie chcę chyba robić na offroad jakiegoś Raptora. Też nie wiem, zobaczę, co mi tam... Teraz mi się dużo furek podblokowywało. Zabawa w kotkę i myszkę. Ops. I hops. Nie no, z nimi to chyba pójdzie łatwo. Spoko to wygląda dosyć. Wiadomo, że to jest takie dosyć oskryptowane, nie? Nie doszukujmy się tutaj. Nie wiadomo czego. O, to zawieszenie też tak nie pracuje. Widzicie, teraz wylądowałem, patrzcie na to. Wylądowałem i zawieszenie nawet nie drgnęło, nie? Tak dziwnie to wygląda jakby. No sztywno strasznie, ale... W sumie w Fordzie też to nie wygląda jakoś ładnie. Najlepiej pracujące zawieszenie, jakie widziałem w grach... No chyba w Speed Tires, tylko że tam się też nie osiąga takich prędkości wielkich, nie? A waszym zdaniem? W jakiej grze? Ops. Ops. Dobra, to będzie chyba koniec. Kurde, zdublowałem ich jeszcze. Prawie wszystkich zdublowałem na tym wyścigu. Bardzo prosty był. Niezła jazda. Niezła jazda. Mhm. Ścigaliśmy się o maskownicę i 18 tysięcy dolarów. Okej. Może być. Kupimy sobie jakąś tam furkę. Myślę, że na offroady. Tylko nie wiem jeszcze co. Ej, co to ma być? To nie jego wina. Kazałam mu spadać. O! Co? Czemu? Tak jak powiedział. Zawsze uważam, z kim robię interesy. Kim ty jesteś? Osobą, na której miałaś zrobić wrażenie. Maskownica jedzie do garażu Rivery. Skąd wiesz, że tam bywam? Apka w twoim telefonie to nie tylko policyjny skaner. Cóż, na pewno nie dla mnie. O. Zhakowałaś ją? Stworzyłam ją. Znajdę cię, gdy będzie trzeba. Oho. Dobra, mamy jakąś hakerkę. Ukończono przyjaciel w potrzebie. Proszę bardzo, 6 tysięcy reputacji i 19 tysięcy kasiorki. Uup. Alarm mi się włączył, nie wiem czemu. W telefonie. Damn, co to było? Dobra, mamy wyścigi offroadowe, moi drodzy. Coś zupełnie nowego. Mamy już drifty, offroady. Normalne wyścigi. Kurde, wiecie... Chciałbym, żeby do tego Need for Speeda było jakieś rozszerzenie dodatkowe, bo naprawdę wyszedł im. I chciałbym w niego jak najdłużej grać. Jest naprawdę świetna gra. Tu mamy jeszcze jakiś wyścig. Możemy go sobie skoczyć. Kasa się zawsze dodatkowa przyda, nie? Tam mamy już porobione w tej części, więc tutaj co mamy? Sprint? Chyba tor wyścigowy, ale wezmę sobie BMW, bo tutaj mamy 260 poziom, 41 tysięcy za ten wyścig, wow. I tak, zmieniamy sobie tutaj na BMW. Ops. Oh yeah. Cyk, 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 pyk. I lecimy, kurde. Myślicie, że tam radę? Ona nie jest taka stunigowana na maksa. Ale ten dźwięk. Ach, piękna rzecz.
trochę tam wyrwali do przodu. Zobaczymy, trzy okrążenia tutaj mamy. Ale myślę, że uda się tutaj. No, driftami to ciężko. Tutaj jedzie BMW z tuningiem mocno stylizowanym na ten z racizmu we Wrocławiu. To nie jest przypadek, że ona jest tak stuningowana i ma taki bodykit. Projektant, artysta nazywa się Kajza, na pewno go kojarzycie, albo może ci, co interesują się trochę modelingiem samochodów. On był na tym meetingu i projektował większość bodykitów i części wizualnych do tej gry. Także to nie jest przypadek, że ta BMW wygląda właśnie w ten sposób. Ona ma troszeczkę inne malowanie, ale to jest ta BMW. Można ją sobie zrobić na tą BMW z racizmu. Jeszcze taka ciekawostka dla was. Na pewno jest opcja, żeby można było też dokładnie takie malowanie zrobić, jak z racizmu, nie? Ja tam się rozwaliłem trochę, więc zostawiłam je z tyłu, no ale myślę, że jakoś tam zaraz podgonimy. Drugie okrążenie. Dawaj BMW. Poszła. Ale cisną te fury. Ja, te dźwięki. Wow. Goni, goni. Trzeba jechać czysto. Jak się jedzie czysto w tych wyścigach, to nie jest tak trudno. A jak się cały czas rozwalasz, to lipa. Niektórzy mnie się pytali tutaj, jak jest z prowadzeniem. Czy da się zakręty pokonywać tak normalnie? Czy trzeba wszystko robić driftem, jak w poprzednich Need for Speedach, poprzednich dwóch? No i okazuje się, że da się te zakręty normalnie jechać. Nie jest to takie efektowne. No i takie bardziej jakby z gier torowych, nie? Nic takich nic, ale można tak normalnie pokonywać się zakręty. Dużo graczy się tego czepiało, że samochodów nie da się opanowywać. 41 tysięcy, wow. Czy będą takie wyścigi, gdzie będziemy dostawać po 50, po 100 tysięcy dolarów? Przydałyby się w sumie. 110 tysięcy mam. Ja będę musiał sobie tutaj troszeczkę pojeździć teraz, żeby pozdobywać kasy. I może sobie kupimy jakąś furkę, zrobimy ją na offroad. Co wy na to? Przydałoby się w sumie. Hej, mogę o coś zapytać? Ben. Zdarzyło ci się widzieć neonowe flamingi w mieście? Tak. Yep. Mnóstwo. Nie gadaj poważnie. Myślałem, że dostaję świra. Wiesz, o co z nimi chodzi? Pojęcia nie mam. Zazwyczaj przez nie przyjeżdżam. Serio? Tak, spróbuj. Chyba tak zrobię. Dzięki. Ej, no ja myślałem, że on powie nam, do czego one są, te flamingi, że doda nam jakiś samochód za to. A tu nic, po prostu jakby my mu wytłumaczyliśmy, o co chodzi. What the... Tutaj mamy jakieś nowe graffiti. I tam jeszcze jedno. Jakiś billboard tam z przodu jest. Będzie chopa tutaj? Nie, z drugiej strony jest chopa. Co to za miejsce? Ej, to mi... To miejsce mi trochę przypomina... Need for Speed Undercovera? Tam coś było podobnego, nie? Też takie roboty na jakimś wiadukcie. I tym symbolicznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejne odcineczki z Need for Speed Heat. Trzymajcie się. Hejka.